niedługo przed nami ten 48. Góralski Karnawał, bo od 6 do 9 lutego. Ale szykujemy się na ten złoty jubileusz, właśnie pół wieku, 50-lecia tego niezwykle istotnego, ważnego wydarzenia dla kultury regionalnej, kultury tradycyjnej, kultury ludowej. Taką esencją, sednem Góralskiego Karnawału jest ten ogólnopolski konkurs grup kolędniczych. Zjeżdżają się najlepsze grupy z całej Polski po tych gminnych, powiatowych, wojewódzkich kwalifikacjach, co by tu stanąć na scenie i pokazać barwność, siłę tego kolędowania, rodzaje, rozmaitość, stroju, barwy, śpiewu. To wszystko właśnie jurorzy nasi oceniają. Takim zwieńczeniem tego dorobku jest publikacja, którą dzisiaj pokazujemy, w którą się dziś dzielimy, w której autorem, współautorem jest profesor Stanisław Węglarz, wielu naszych znakomitych fotografów, wielu pasjonatów, którzy właśnie zbudowali to, co w tej publikacji jest zawarte. Książka składa się z części zdjęciowej, albumowej i z części opisowej. Taki wybitny, współczesny antropolog kulturowy Clifford Geertz postawił pytanie, co robi etnograf, co robi etnolog? I odpowiedział, etnolog opisuje. Właśnie, tak jak pan powiedział, książka ma to do siebie, że może być wielokrotnie odczytywana, można do niej wracać, może być na różne sposoby, w różnym czasie, w różnym kontekście odczytywana, interpretowana. Moim celem było upamiętnienie tych prawie 50 lat konkursów odbywających się na Fosztach w Domu Ludowym w Bukowinie Tatrzańskiej, ale także oddanie szacunku tym wszystkim ludziom, których mogłem wyśledzić w protokołach poszczególnych przeglądów kolędniczych w południowej Polsce, ażeby ich uhonorować i podziękować im za ten trud, że przechowali dla potomnych, oni przechowali te tradycyjne zwyczaje kolędnicze. Publikacja nie jest zwykle ważna, bo opisuje i sam Góralski Karnawał, bardzo skrupulatnie analizując protokoły z kolejnych lat, pisząc o danych nagrodach, w którym roku kto był laureatem. Ta publikacja to jest zgoda o tych lokalnych eliminacjach, ważnych ludziach, ważnych grupach kolędniczych. W końcu możemy z tej publikacji, z tej książki, z tego albumu dowiedzieć się, jak dane widowisko ma wyglądać, jakie są teksty gwarowe, jakie teksty źródłowe, jakie rodzaje ubiorów, masek, przebrań. Także jest to niezwykle bogata publikacja, w której prawie 500 zdjęć ilustruje doskonały tekst. Od samego początku nasza instytucja wspierała ten przegląd. Zresztą tak dzisiaj pomyślałem, siedząc na tej sali, że jest jakaś magia w Bukowinie, skoro pomysły, które skądinąd są gdzie indziej przecież powielane, w innych centrach kultury, tu zawsze urastają do rangi wyższej. Trwają, stają się ważne na mapie wydarzeń kultury regionalnej i ponadregionalnej. Tak jest i właśnie z Góralskim Karnawałem, tak jest z Sabławymi Bajaniami i wieloma innymi przedsięwzięciami, których podejmuje się Bukawiańskie Centrum Kultury. Jest nam niezwykle miło współpracować z tym ośrodkiem.